Witamy Państwa w magazynie żużlowym. Rozegrana w czwartek, 9. kolejka żużlowej Ekstraligi była nie tylko bardzo emocjonująca, ale i rekordowa pod względem frekwencji na stadionach. Na długo przed rozpoczęciem spotkań w Toruniu i Gorzowie znalezienie miejsca na trybunach było po prostu niemożliwe. Jedynie w Ile, rozczarowana chyba nie najlepszą postawą drużyny publiczność, przybyła na stadion niezbyt licznie. Ciekawie i emocjonująco było też w pierwszej lidze. Tam mecz na szczycie w Rzeszowie obejrzało ponad 8 tysięcy widzów. W niedzielę ligowcy odpoczywali, o awanse i prestiż walczono jednak na torach zagranicznych. I tu mamy się czym pochwalić. 6 naszych reprezentantów, Ułamek, Bajerski, Jagódź, Kościecha, Waliński i Jacek Rępała, awansowało do finału kontynentalnego eliminacji indywidualnych Mistrzostw Świata. Przypomnijmy, finał kontynentalny rozegrany zostanie 12 sierpnia w Gdańsku. Do finału, ale indywidualnych Mistrzostw Europy Juniorów awansowało natomiast aż 4 naszych młodych reprezentantów. W finale, który rozegrany zostanie 6 października w Pardubicach, wystąpią Kurmański, Kasprzak, Stanisławski i Jankowski. Dobre występy gorzowskiego Pergo i przejazd wicelidera z Wrocławia sprawiły, że na 2 godziny przed meczem przed kasami zjawiła się rekordowa liczba kibiców. Godzinę przed pierwszym wyścigiem stadion pękał w szwach. Początek spotkania zupełnie zaskoczył miejscowych fanów. Zastępujący Roberta Savina jego imiennik Dadoska z żółty, mimo zaciekłych ataków Jasona Krampa, jako pierwszy minął linię mety w inauguracyjnym wyścigu. Stawka spotkania, wygrana gospodarzy przyrządzała ich miejsce w czwórce, wyraźnie sparaliżowała poczynania miejscowych. Na start do biegu czwartego nie zdążył Piotr Paluch. Współzawodnik, który dojeżdżał do startu, znajdował się dopiero na łuku, także był bardzo daleko od startu, kiedy minęły 2 minuty. W wyścigu szóstym jako rezerwa taktyczna pojechał dotychczas niepokonany Mariusz Staszewski. Błąd kierownictwa drużyny sprawił, iż gorzowianin wyjechał na tor po krowcu koloru czerwonego, podobnie jak Jason Kramp. Nerwy i pośpiech nie pozostały bez wpływu na jazdę Staszewskiego w tym wyścigu. Remis pozwolił wrocławianom utrzymać wysokie, 10-punktowe prowadzenie. Pewni siebie goście także popełniali błędy. Na 12. gonitwę spóźnił się Greg Hancock. W momencie, gdy minęły 2 minuty, zawodnik nie był przygotowany do startu. On położył motocykl na hak, zaczął poprawiać okulary czy coś takiego. Miejscowi wykorzystali szansę. Piotr Świst, Kas Niebieski i Jason Kramp Czerwony podwójnie pokonali Sebastiana Ułamka i Pergo przed wyścigami nominowanymi miało szansę na zwycięstwo. Miejscowi przegrywali tylko 35-37. Mecz na korzyść Atlasa mógł rozstrzygnąć już w kolejnym wyścigu Krzysztof Słaboń. W pierwszej jego odsłonie ostro potraktował Rafała Koniewskiego. Powtórce w 4-osobowym składzie wykorzystał to, iż gorzowianie skupili się na pilnowaniu Hancocka. Słaboniowi zabrakło szczęścia. Defekt tu przed metą pozbawił atlasowców zwycięstwa w tym biegu. Emocje sięgnęły zenitu w gonitwie numer 14. Od krawężnika Dados, Paluch, Krzyżaniak i Świst. Start wygrali wrocławianie. Ich błąd na wyjściu z pierwszego łuku wykorzystał Świst. Przedarł się na 2. miejsce i ostro naciskał Dadosa. Gdy wydawało się, iż lider Pergo powalczy o remis, popełnił błąd i nie tylko stracił szansę na zwycięstwo biegu, ale pogrzebał marzenia gorzowskiego zespołu o triumfie nad Atlasem. Dublet Dadosa i Krzyżaniaka oznaczał ostateczny triumf podopiecznych Marka Cieślaka. W tej chwili jest inaczej i mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Jechałem dziś bardzo dobrze i zaliczyłem udany występ. Myślę, że pomogłem drużynie, choć wszyscy dziś jechali na 100% możliwości i to dało nam zwycięstwo. Byli po prostu dzisiaj lepsi i wygrali z nami. To jest silna drużyna, można popatrzeć w program i każdy zawodnik jest to utytułowany zawodnik. Wydawało się, że najsłabszym punktem będzie Robert Słaboń, ale ostatnio jeździ rewelacyjnie. Punkty dla gospodarzy zdobyli Staszewski i Kramp po 12, obaj w 6 startach, Piotr Świst 9, Okoniewski 5, Paluch 3, Flis bez punktu. Dla zwycięzców Scott Nichols 12, Dados, Krzyżaniak i Ułamek po 9, Greg Hancock 6 i Krzysztof Słaboń 4.